Górski lekarz. Występują Kłótnie i kwarantanna. Siostra Krystyna? Dzień dobry, doktorze. Co panią do mnie sprowadza? Jeśli potrzebna panu asystentka, chętnie do pana przyjdę. U Kahnweilera dłużej nie wytrzymam. A to dlaczego? Bardzo się cieszę. Kiedy może pani zacząć? Za 2 tygodnie? Wolałbym dzisiaj, ale w porządku. Za 2 tygodnie. Cieszę się. Do zobaczenia. Za 2 tygodnie. Dwa tygodnie. Kochana Lisbeth, przypadek w końcu doprowadzi mnie do ciebie. Mam zrobić fotoreportaż z Elmau. W noc świętojańską będę już u ciebie. Mam nadzieję, że cieszysz się tak bardzo jak ja. Twój Julius. Chcę zrobić fotoreportaż. Nasze święto zrobiło się sławne. Wybaczcie na chwilę. Tylko szybko, zaraz idę do kościoła. Jeden obiad i jedna woda. Może pstrykanie nowego doktora? Z tym kaszlem i tak zaraz do mnie trafi. Wiesz, kto będzie moją asystentką? Nie mam teraz czasu. Może później. Jest taka od kilku dni. A powinna się cieszyć, że twoja Julia jest w Nowym Jorku. To nie jest moja Julia. Zerwaliśmy. Nie zerwaliście, tylko ona wyjechała. Ale to nie moja sprawa. Słusznie. Mam pytanie. W najbliższy wtorek w szkole jest zebranie dla rodziców. Może byś poszedł? Moim zdaniem oba dania powinny być w karcie. W święto. Jedno jako przekąska, drugie jako danie główne. Wspaniale połączyłaś pikantne ze słodkim. Nienawidzę się. Nie jestem psychologiem, ale i tak mnie ciekawi, skąd taka konkluzja. Przez Martina. Przyjaźnimy się. Jestem mężatką. Ale mimo to... Odkąd pojawiła się tu Julia, jest jakoś... inaczej.
Nie potrafi się przy nim normalnie zachowywać. To okropne. Nie lubię się wtrącać do uczuć młodzieży, ale zauważyłem, że wszystkie twoje pyszne dania są przesolone. Boże, jeszcze to. Masz chwilę? Dla ciebie zawsze. Nie mogłabym pójść na tę wycieczkę? Rozmawialiśmy o tym kilka razy. Tym razem też ci nie pozwolę. Ale inni uczniowie idą, a wcale nie są starsi. Innych uczniów nie musieliśmy niedawno ratować. Przykro mi. Może za rok? Fajnie, to mi pasuje. Dobranoc. O co chodzi? Chcę cię o coś zapytać. Co? A nie powinnaś od dawna być w łóżku? Pojutrze grupa z naszej szkoły wchodzi na Hausberg, żeby zapalić ognie świętojańskie. Rozumiem. Mogę z nimi pójść? Ekscytująca sprawa. Nocne czuwanie, ognie, spanie w śpiworze. Chciałabyś pójść? Ja się zgadzam. Naprawdę? Dziękuję. Lili, marsz do łóżka. Dobranoc. Lisbeth? Julius. Powiem niezbyt inteligentnie, że się nic nie zmieniłaś. Ale naprawdę nic się nie zmieniłaś. A ty ciągle umiesz zawrócić kobiecie w głowie. Czy ja chcę ci zawrócić w głowie? Po ostatnim liście nie spodziewałam się ciebie tak prędko. Nie jestem pewna, czy nasze spotkanie to dobry pomysł. Ostatnio doszło prawie do katastrofy. Robię fotoreportaż o Elmau i Nocy Świętojańskiej. Twoja rodzina się nie dowie, że się znamy. Masz brzydki kaszel. To ta przeklęta klimatyzacja w hotelu i w samolocie. Co teraz? Cieszmy się ze spotkania po tak długim czasie. Dobrze mówię? Dobrze.
Idę. Jedenastolatka nie może spędzać nocy w górach. Może. Ze swoją klasą, bez rodziców, bez nauczycieli, należało to obgadać. Hans, wyluzuj. To nie byle jaka noc. W jej wieku też to robiliśmy, o ile jeszcze pamiętasz. I mieliśmy przez to same kłopoty, o ile jeszcze pamiętasz. Przez nasze kłopoty chcesz jej tego zabronić? Miałem cię za lepszego wychowawcę. Czasem trzeba robić to, co robili nasi rodzice. Ale ty tego nie ocenisz i dlatego Lili jutro nie pójdzie w góry. Hans, proszę cię. Martin mi pozwolił. Twoim ojcem jestem ciągle ja. Jedziemy do szkoły. Ale Martin chciał... Plany Martina już się zmieniły. Nie chcę z tobą jechać. Lili, przestań. Dzisiaj zawieziecie tata, jutro ja. Dzień dobry. Powiedz mi, co tu robisz? Podobno twoja asystentka zaczyna pracę za 2 tygodnie. Postanowiłem pomóc. W Nowym Jorku też tak to wyglądało? A masz odpowiednie kwalifikacje? Z pewnością nie pogorszę twojej sytuacji. Mam inne pytanie. Suzanne coś ci mówiła? Bo dziwnie się zachowuje. Ja nic ci nie powiem. Załatw to sam. Dziękuję. 2 tygodnie. Ani dnia dłużej. A lekarzem jesteś ty. Wiem. Do roboty. Odbiorę cię po 6 lekcji. Jak chcesz. Suzanne skierowała do nas jednego ze swoich gości. Dziękuję. Zapraszam. Dzień dobry panu. Proszę. W czym mogę pomóc? Od wczoraj kaszel jest silniejszy. Gorzej się czuję. Nie mogłem zasnąć. Proszę zdjąć marynarkę i usiąść. Ma pan gorączkę? Lekką chyba mam. Nie chcemy, żeby pan chorował. Musi pan zrobić ładne zdjęcia. Spróbuję. Mogę? Trzydzieści 37,2 kreski. Trochę podwyższona. Proszę się rozpiąć. Sądzę, że to lekkie przeziębienie. Doskonale. Czekam na formularz. Wiesz, że mogę iść na wycieczkę? Tata mi pozwolił. Świetnie. Muszę tylko znaleźć namiot. Będę na strychu. Co się nazywa konsekwencja w wychowaniu? Pamiętaj. Wychowywaliśmy ją z Sonią przez 11 lat. Objaśnialiśmy jej ten świat. Nie chcesz się z nim oswoić, zanim zaczniesz wtrącać się do życia Lili? Rozumiem cię. Dla niej to nowa sytuacja, nie tylko dla niej. A ten świat jest także moim światem. Lili też do niego należy.
Jeszcze nie śpisz? Czym się martwisz? Niczym. Nie. Trochę się martwię. Usiądź. Słucham. Przykro mi, że was na siebie napuściłam. I że się z mojego powodu kłócicie. Tata i ja jesteśmy uparci jak osły. Kłócimy się od kołyski. Nie przejmuj się tym. A nie moglibyście mimo to przestać? Jesteście teraz moimi rodzicami. A rodzice, którzy się kłócą, w końcu się rozwodzą. Przyrzekam ci, że my się nie rozwiedziemy. Damy sobie radę. Lisbeth, muszę zrobić krótką przerwę. Możemy wrócić, skoro tak się źle czujesz. Spotkaliśmy się po 10 latach, więc nie położę się do łóżka z powodu przeziębienia. Nie ma mowy. Lisbeth? Kryzys minął. Mama, musisz mi pomóc. Już jadę. Płaskowyż Solner. Co się stało? Szliśmy, a on nagle zasłabł. Panie Hofmeister? Słyszy mnie pan? Ciśnienie stabilne. Co to jest? Potknął się i zadrapał o skałę. 39,7. Mówiłem, żeby się oszczędzał. Był u ciebie w przychodni? Tak. Wczoraj. Julius Hofmeister, 61 lat. Zasłabnięcie, duszności, wysoka gorączka. Tętno 120, ciśnienie 110 na 80. Obtarcie na przedramieniu. Wczoraj miał typowe objawy przeziębienia, ale to musi być coś więcej. Rozumiem. Zajmę się nim. Będę was informować. Mamo, pora chyba na kilka pytań. Uwierzysz, jeśli ci powiem, że spotkałam go przypadkiem? A mam inne wyjście? W tej chwili nie. Nie martw się. Wyzdrowieje. A teraz usiądź. Jego stan jest stabilny. Tętno wróciło do normy, gorączka lekko spadła. Wprowadziłem go, że tak powiem, w sztuczny stan uśpienia, żeby się zregenerował. To wszystko. Możemy pogadać? Jasne. Przekrwienie płuc. Nie zauważyłeś zapalenia mięśnia sercowego.
Nie chciałem kompromitować cię przy mamie. Podaliśmy antybiotyk o szerokim spektrum działania. Gorączka spadła. Często kurcz minął. Widzę, że Elmał zawodowo ci nie służy. A Krystyna? To, że mi ją podkupiłeś, jest ostatnim draństwem. Wiesz, że przyszła do mnie z własnej woli. Życzę jej z nowym szefem dobrej zabawy. Powtórzę jej. Jakim prawem badasz mojego pacjenta? Badałem go wczoraj. Zaburzenia pracy serca na pewno bym zauważył. Jest bardzo słaby. Ale to nie kardiomiopatia, tylko coś innego. W ciągu 12 godzin to coś zaatakowało mięsień sercowy. 2 godziny temu podałeś mu mocny antybiotyk, żeby opanować stan zapalny. Zgadza się? Gorączka powinna była ustąpić, a nie ustąpiła. Przeciwnie, nasila się. Moim zdaniem to ciężka infekcja wirusowa. Ustalmy jaka, bo inaczej do serca dołączą inne narządy. Na pewno? Na pewno. Sądząc po objawach i jego stanie, to musi być choroba tropikalna. Tropikalna? Nie żartuj. Co się dzieje? Kiedy go zobaczę? Niedługo. Wszystko jest dobrze. Siadaj. Nie masz wrażenia, że dopada cię przeziębienie? Nein. Masz gorączkę? Drapie cię w gardle? Czuję się doskonale. Co się dzieje? Jeżeli zauważysz objawy przeziębienia, musisz mi powiedzieć. Rozumiesz? Rozumiem. Halo? Czujesz drapanie w gardle? Masz gorączkę? Słucham. Czy masz gorączkę? Jestem rozgrzana, ale tylko od ciężkiej pracy. Halo? Martin? Chcesz jechać do Rady Gminy? Zgłoszenie choroby zakaźnej jest naszym obowiązkiem. Jak czuje się znajomy mamy? Jego stan jest stabilny, ale taki wirus może szybko doprowadzić do jego śmierci. Rada Gminy obraduje aż do południa. Ale masz świadomość, co cię tam czeka? Chyba żartujesz. Fotograf się przeziębił, a ty mówisz, że naszemu Elmau grozi epidemia? Mówię tylko, że to nie jest przeziębienie. O epidemii nie wspomniałem. Julius Hofmeister mieszka od 2 dni w hotelu Suzanne i należałoby o jego chorobie poinformować innych gości. Tylko tyle. Ale nie ma dowodu na chorobę zakaźną, prawda? Dowodu nie ma, ale ja jestem pewien. Julius, musisz wyzdrowieć. Przepraszam. Martin. Byłeś dziś bardzo opryskliwy. Wybacz, ale nie ja jeden. Wiem, że nie chcesz ze mną rozmawiać, ale... Masz wolną chwilę?
Naprawdę nie wiem, czy powinienem był wrócić. Mam same problemy. Mówią, że chcesz odwołać festyn. Oszalałeś? Wiesz, jak ciężko pracujemy, żeby dogodzić gościom? Jakie poniosłabym koszty? Gdziekolwiek się pojawię, powstaje chaos. Lili, Hans, mama i jej tajemniczy adorator. A teraz jeszcze ty. Co mam zrobić? Widziałam cię z Julią. Żegnaliście się na dworcu. Ja wiem. Nie musisz się tłumaczyć. Ja od lat nie żegnałam się tak czule ze swoim mężem. Dlatego wam zazdroszczę. Wam jako byłej parze. Kiedy na was patrzyłam... Gruber, tętno skoczyło do 160, a gorączka przekroczyła 40 stopni. Kahnweiler tego nie przyzna, ale miał pan rację. Teraz coś kombinuje. Są nowe wyniki? Nie, ale nie mamy czasu. Pacjent długo nie wytrzyma. Musisz jechać. Szkoda. Jak to sobie wyobrażasz? Pacjenci już czekają. Powiedz im, że jadę do wypadku. O twoim wypadku wie już cała wioska. Tak, słyszałem. Możesz mnie zastąpić? W drodze wyjątku. Ale tylko w drodze wyjątku. Dziękuję. Mamo, pomyśl. On tyle jeździ, że nie rozmawialiśmy o tym, gdzie był. Ale na pewno do ciebie dzwonił, pisał. Jeden list. Przez wiele lat się nie odzywał. Wiem tylko, że robił fotoreportaż z Tangesi. Dobrze byłoby wiedzieć, dla jakiego wydawnictwa pracuje. Nie mam pojęcia. Ale dzwonił do kogoś z hotelu w sprawie zdjęć. Spróbujemy szczęścia u Suzanne. Mówi Martin. Bądź tak dobra i idź do pokoju Hofmeistera. Prosiłem, żebyś dał go do izolatki. Po co tu przychodzisz? Widzisz, że pacjent ma się dobrze. Nie ignoruj objawów. Ma zapalenie mięśnia sercowego, ale jego stan jest stabilny. Twoja terapia nie pomaga. Cholera, Martin. Przepraszam. Wydawnictwa nie znalazłam, ale robił zdjęcia w obozie dla uchodźców. My mamy tu znacznie lepiej. Poznasz, gdzie leży ten obóz? Nie, ale prowadzi go Czerwony Krzyż. Widzę jakby napis Tangesi. Dziękuję. Był w obozie dla uchodźców. Sam teraz oceń, czy moje podejrzenie jest słuszne. Mówi Kahnweiler. Przygotujcie izolatkę do kwarantanny. Dobrze pani słyszała. To nie są ćwiczenia. Jak jeszcze raz użyjesz komórki, to cię wyrzucę. Co mu jest? To tylko środek ostrożności. Dzień dobry, mówi dr Gruber. Szukam kontaktu z obozem uchodźców w Tangesi. Chodzi o życie mojego pacjenta. Może się pan pośpieszyć? Dobrze.
Czekam. Mam 13 śledzi i 4 poprzeczki. Brakuje środkowego słupka i 5 śledzi. Słucham. To ja. Zwołaj zebranie Rady Gminy. Oszalałeś? Nie. Mało ci było rano? Po prostu to zrób. Dobrze. Chyba wiesz, co robisz. Śmiertelny wirus z Afryki? To nie jest Nowy Jork. Naszemu życiu nie przydadzą sensu katastroficzne scenariusze. Prawdopodobieństwo infekcji przekracza 50%. Prawdopodobieństwo, że zaraził kogoś z nas, jest równie wysokie. Chcecie zaryzykować życie naszych gości? Czym do cholery mamy ich zarazić, skoro nikt w wiosce nie ma kataru? Nie mówiąc już o gorączce. Hans, Martin, musicie lecieć. Nasz ksiądz stracił przytomność. Ma wysoką gorączkę. Zawiozę was do śmigłowca. Chciałeś zabrać głos? Nie musiałem. Znowu miałeś rację. Niech to szlak. Dobrze. Do wyjaśnienia sprawy zamykamy wjazd do wioski. Tętno w normie. I jak? Krążenie stabilne. Jest rozpalony. Ma prawie 40 stopni. Lecimy do szpitala. Dlaczego nikt inny? Dlaczego tylko on? Bo najmniej odporne na działanie wirusa są osoby starsze i dzieci. Lili? Co Lili? Zagrożenie jest niewielkie. A jeżeli na szczycie dostanie gorączki? Kiedy mieli wyjść? Za pół godziny zabierze ją jedna z matek. Lecimy do Elmau. A nasza mama? Jest w szpitalu. Nic jej nie grozi. Dobrze, że jeszcze jesteś. Miło mi, że pamiętałeś. Lili, chodź do mnie. Musimy pogadać. Zaraz ci wyjaśnię. Niebezpieczny wirus? Głupszej wymówki nie słyszałam. Nie możecie mi zabronić. Jesteśmy twoimi ojcami. Nagle jesteście moimi ojcami. Ciągle się kłócicie, a jak trzeba mi zepsuć najpiękniejszy dzień w roku, to jesteście zgodni. Wcale nie jesteście ojcami. Nie zachowujecie się jak ojcowie. Lili! 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 Dokąd poszła? Tam. Chyba płakała. Pobiegła do swojego drzewa. Gruber? Jego serce znowu wariuje. Nie wiem, czy on to wytrzyma. Nie możemy czekać na wyniki. Wolałbym, żebyś tu był. Już jadę. Na razie. Muszę jechać. Fotograf źle się czuje. Pogadaj z Lili, a potem się pokłócimy, bo powiem coś, co ci nie pasuje. Idź, zrobisz to lepiej niż ja. Też tak bardzo tęsknisz za mamą?
Każdego dnia marzę o tym, żeby znów z nami była. Mimo, że przez cały czas cię okłamywała? Nie wydaje mi się, że mnie okłamywała. Nie powiedziała mi prawdy o twoim biologicznym ojcu, o Martinie. Ale się kochaliśmy. Przez cały czas. I kochaliśmy ciebie. Byliśmy rodziną. Teraz znów jesteśmy rodziną. Tylko trochę inną. Martin wróci do Nowego Jorku? Martin nigdy cię nie zostawi. Nigdy. Wioska została zamknięta i jest objęta kwarantanną. Nikt nie może wjechać. Martin, czy on wyzdrowieje? Obiecuję ci, że tak. Niech się pani nie martwi. Pani syn jest świetnym lekarzem. Podsumujmy. Od 40 minut gorączka rośnie. Co pół godziny przemiennie podajemy perfalgan i antybiotyk. Bezskutecznie. W prawym płucu zbiera się woda. Wątroba jest bardzo powiększona. Wirus wziął w obroty cały organizm. Laboratorium wykluczyło malarię. Zostały gorączka denga i tyfus. Jeżeli podamy obie antytoksyny, to ta nietrafiona wykończy jego system odpornościowy. Mamy kolejnego pacjenta z objawami przeziębienia, ale z żadnymi innymi. Migotanie komór serca. Ładuj. Strzał. Ładuj. Strzał. Tracimy go. Ładuj. Strzał. Musimy wybrać. Tyfus albo denga. Widzisz opatrunek? To obtarcie. Potknął się, zanim zemdlał. Oceniałem, że to wina gorączki. Zmienię cię. I co? To tyfus. Słowo pochodzi z greckiego. Tyfos to mgła. Tyfus to zawroty głowy. Nie poczekamy na wyniki? Wtedy będzie za późno. Rytm sinusoidalny. Kahnweiler. Przynieście wydruk. Mają już wyniki. To tyfus. Miałeś rację. Wyzdrowieje. A teraz słucham. Musisz wiedzieć, że Julius i ja byliśmy parą. Zanim poznałam waszego ojca. Ale raz spotkaliśmy się, kiedy byłam już zamężna. Teraz już wiesz. Mama. A jak jest z wami teraz? W ogóle nie jest. Nie chciałam, żeby doszło do takiego dramatu. Choćby ze względu na Lili. Nie chciałam jeszcze bardziej wszystkiego komplikować. A jednak ci się udało. Julius Hofmeister zaraził się w Afryce tyfusem. Choroba rozwinęła się nadzwyczaj szybko. Na szczęście, co potwierdziło laboratorium, nie ma zagrożenia dalszymi zakażeniami. Możecie odetchnąć. Jesteście bezpieczni. A nasz ksiądz? Ksiądz się odwodnił, dostał udaru. Za kilka dni będzie zdrowy.
czyli turystów, odesłaliśmy niepotrzebnie. To niestety prawda. Przykro mi. Już wiem, kto wyrówna mi straty. Odpowiesz nam za to. Przepraszam, muszę zabrać głos. Mogę coś powiedzieć? Powinniśmy Martinowi podziękować. Próbował nas chronić. 15 lat temu mieliśmy równie niezapomniane noce świętojańskie. Bez tabunów turystów. Za świętego Jana. Za zdrowie mojego brata. Za zdrowie Martina. Dobra robota, chłopcze. Dziękuję. Znów jesteśmy prawdziwą rodziną? Musisz zapytać o to babcię. Prawda, Martin? Prawda, braciszku. Dlaczego babcię? Gdzie ona właściwie jest? Lisbeth, co się stało? Chyba zostaniesz w Elmau trochę dłużej. Więc to nie mogło być nic groźnego. Proszę Państwa, uwaga, za chwilę zaczynamy. 10, 9, 8, 7. Dziękuję. Bez ciebie nie dałbym sobie rady. Wersja polska Toja Studios na zlecenie Mainstream Networks. Tekst Piotr Dobrzyński. Czytał Mariusz Siudziński. Have a little patience.